Wojciech Jacek Bara, oddział Sandomierz. Sandomierz to prześliczne miasto położone nad Wisłą w województwie świętokrzyskim. Leży ono na 7 wzgórzach, przez co nazywane jest często Małym Rzymem. Przez miasto przebiegają szlaki turystyczne, cysterski świętego Jakuba, Via Jagiellonica, architektury drewnianej oraz wschodni szlak rowerowy Green Velo. Historia Sandomierza sięga X wieku, jednak dopiero od XI wieku gród ten stał się siedzibą książęcą oraz miastem wojewódzkim, o czym wspomina w swoich zapiskach słynny Galanonim w Kronice Polskiej spisanej w latach 1112-1116. Obecnie Sandomierz zajmuje obszar 28 km², z czego 64% stanowią użytki rolne. Sandomierz posiada znaczną liczbę zabytków, a Stare Miasto leżące po lewej stronie Wisły tworzy zabytkowy zespół urbanistyczno-architektoniczny i krajobrazowy. Do najcenniejszych zabytków Sandomierza możemy zaliczyć Bazylikę Katedralną Narodzenia Najświętszej Marii Panny, Kościół Nawrócenia Świętego Pawła i Kościół Świętego Michała Archanioła, Zespół Klasztorny Dominikanów, Kolegium Jezuickie i Zamek Królewski z XIV wieku. Wspaniałych zabytków jest dużo, dużo więcej i nie sposób je wszystkie teraz wymienić. Kilkadziesiąt kilometrów od tego pięknego miasta znajduje się miejscowość Nawodzice. Ta mała wioska położona jest w powiecie sandomierskim w gminie Klimontów. Zapiski historyczne wskazują, że Nawodzice istnieją od XIII wieku i już słynny Jan Długosz wspomina o tej wiosce w swoich zapiskach z końca XV wieku. Obecnie w wiosce tej mieszka około 700 mieszkańców, którzy zajmują się głównie pracą na roli lub wyjechali za granicę w poszukiwaniu pracy. Nasz dzisiejszy rozmówca Wojciech Bara również od kilkunastu lat przebywa za granicą, a w hodowli pomaga mu brat Jacek, który przebywa w Polsce. Wojtek i Jacek są żywym dowodem na to, że sport gołębiarski nie musi być trudny. Wystarczy dużo pracy, dobre gołębie i prawidłowe ich prowadzenie, a w bardzo krótkim czasie możemy osiągnąć pierwsze sukcesy. Nasi rozmówcy w ubiegłym roku wybudowali piękne gołębniki i zapełnili je bardzo wartościowymi gołębiami. Wszystkie gołębie, jakie posiadają, zakupili w Centrum Hodowlanym Europa z Lechówka. Stanisław Rycombel i Paweł Lech, właściciele centrum, nie tylko odstąpili im świetny materiał hodowlany, ale również w tegorocznym sezonie lotowym 2021 na bieżąco prowadzili ich hodowlę. Skutek był natychmiastowy i zaskoczył wszystkich zainteresowanych. Wojtek Bara został wicemistrzem oddziału Sandomierz w lotach gołębi młodych. Zdobył swoje pierwsze w życiu puchary i może pochwalić się też kilkudziesięcioma dyplomami. Takie rezultaty zmotywowały go do dalszej pracy z gołębiami i w kolejnym sezonie nasi hodowcy postanowili jeszcze bardziej przyłożyć się do hodowli. Ciekawi nas bardzo, jak zaczęła się ich przygoda z gołębiami. Gołębniki rozpłodowe zostały przywiezione przez Janka Bochenczaka w 2020 roku. To są te trzy gołębniki. W tym gołębniku na przykład teraz na chwilę obecną mam samce rozpłodowe. W drugim też samce rozpłodowe. W trzecim gołębniku są samice rozpłodowe i gołębi lotowe młode. Samców rozpłodowych mam około 50 sztuk, gołębi lotowych po lotach zostało też jest około 50 sztuk. Jak przebiegł sezon lotowy w Waszej hodowli? W sezonie 2021 zajęliśmy drugie miejsce w oddziale. Pierwszy lot wkładaliśmy chyba 106 sztuk młodych. Mieliśmy 6 pierwszych na oddział. Na drugim locie chyba też około 103 sztuk. Także w gołębie ciągle przychodziły w czubie. Były tak przygotowywane, tak karmione, że przychodziły w czubie. Kiedy zaczęliście sprowadzać pierwsze gołębie do swojej hodowli?
Zaczęliśmy gołębie sprowadzać w 2020 roku. Gołębie posiadamy wszystkie 100% z centrum hodowlanego Europa z Lechówka. Ta historia zaczęła się tak, że kupiłem jednego gołębia na, jakoś na aukcji, na Pigebooku. No i tak się wszystko potoczyło. Z jeden, później dwa, trzy i tak, tak to poszło. Nie tylko zawdzięczamy dobry materiał z Centrum Hodowlanego Europa, ale również wiedzę. Wiedzę, jaką przekazał nam Paweł Lech z centrum. Ciągłe rozmowy na telefonach przez cały sezon. Sposób karmienia, karmy, suplementy. Wszystko zawdzięczamy tak jakby centrum hodowlanemu. Jak postępujecie z gołębiami młodymi w waszej hodowli? Gołębie młode po odsadzeniu dostają karmę rozpłodową ciągle. Kiedy przychodzi okres treningów, zmieniamy karmę na karmę lżejszą. Zaczynają się treningi, to wywozimy przed, na przykład przed pierwszym lotem konkursowym około 20 razy treningów. Jeżeli chodzi o zaciemnianie gołębi, to może brat powie kilka słów. Jeżeli chodzi o zaciemnianie właśnie, no to zaczynamy zaciemniać gołębie początkiem maja, a kończymy końcem czerwca. Jeżeli chodzi o godziny zaciemniania, w tym roku robiliśmy to pierwszy raz i zaciemnialiśmy gołębie od godziny 18 bodajże. Od kiedy należycie do Związku Hodowców Gołębi Pocztowych? Zapisaliśmy się do Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w 2020 roku. Jest to oddział Sandomierz 0402. W hodowli pomaga mi brat Jacek. Pracuję za granicą, także nie mam jej ciągle w domu. Brat mi tutaj pomaga w hodowli, pod moją nieobecność. On zajmuje się gołębiami rozpłodowymi. Później jak ja jestem w domu, to też mu pomagam w tym i jakoś to ciągniemy. Lotujemy w oddziale Sandomierz 0402. Tak mi się wydaje, że jest to mocny oddział. Lotują tu tacy hodowcy jak Michał Czech na przykład, Tim Ciach, Samela Michał, Rogala Marcin, Andrzej Gajek. Przepraszam, jak kogoś nie wymieniłem, żeby się nie gniewał, ale wydaje mi się, że to jest bardzo mocny oddział. Korzystając z okazji, może przedstawimy kilka gołębi, jak znajdują się u nas w gołębnikach. Może brat tutaj powie o pierwszym. Pierwszego gołębia, którego prezentujemy, jest to gołąb z hodowli Hermana Schillinga. Wywodzi się on z gołębi z matki strony. Są to gołębie linii Antonio Score, zaś z góry, z ojca strony są to gołębie Szelens. Gołąb ten został nabyty w Centrum Hodowlanym Europa. Następną rodziną gołębie, które posiadamy, są to wosy od Gerarda Szephorsta. Może brat zaprezentuje. Następnym gołębiem jest gołąbek czerwony. Jest to wos z linii gołębi Gerarda Szephorsta. Gołąb jest z rocznika 19. Również został zakupiony w centrum hodowlanym. Następną rodziną gołębi, jaką posiadam na swoim gołębniku, są to gołębie z linii Van Dijka, z Kanibala. Są to kapitalne gołębie. W lotach młodych miałem uhodowanych 6 młodych. 5 młodych zostało po wszystkich lotach. I zawsze się dały w czubie oddziału. Gołąb jest z 20 roku, 2020 rok. Też został zakupiony w Centrum Hodowlanym Europa. Jestem zadowolony bardzo z tych gołębi. Następną rodziną gołębi, jaką posiadamy na swoim gołębniku, są to deklaki. Zakupione w Centrum Hodowlanym Europa. Są to gołębie po oryginalnych gołębiach Roberta Bauera z Niemiec. Jak ten na przykład, jest to po synie 101. To jest wnuk do 101. Następną rodziną gołębi, jaką posiadam na swoim gołębniku, są to gołębie Vandenabele. Jest to córka 001 od Rutenberga, a 001 był synem 781, najlepszego rozpłodowca Holandii, Vandenabele. Gołąb jest z 20 roku. Następną rodziną gołębi, jaką Wojtek posiada na gołębniku, są to gołębie z rodziny Ada Sherlakensa. Jest to wnuczka 006. Po oryginalnych gołębiach od Ada Sherlakensa, kupiona w centrum hodowlanym. Następną rodziną gołębi, jaką posiadam na naszym gołębniku, są to gołębie z linii Tichelbaut od Gerarda Szephorsta.
To jest gołąbek po oryginalnych gołębiach od Gerarda Szepholsta z Lidniczty Helbaut. Gołąb pochodzi z 19 roku. Następną rodziną gołębi, jak posiadam na naszym gołębniku, są to gołębie od Stellermana z linii Blue Dreama i Figo. Gołąbek jest 20 roku. Chcielibyśmy zaprezentować tutaj pierwszego lotnika sekcji. Jest to gołąb z Schillinga i Stellermana. Jego siostra z gniazda po dwóch lotach była pierwszym lotnikiem oddziału. Później się coś tam popsuło, ale była dwa razy druga. Ale była dwa razy druga na oddział. Następnym gołębiem, którego prezentuję, jest to gołąb uhodowany u nas. Wywodzi się on z gołębi właśnie z tego czerwonego samca, którego pokazywaliśmy wcześniej, z tego Schillinga Antonio Score. Schillinga z linii Antonio Score. No, co mogę o nim powiedzieć? No, było cztery gołębie szykowane do lotu, no i trzy są w gołębniku, no i mogę powiedzieć, że siadały czołowo w czubie oddziału. Następnym gołąbkiem, jakiego chcemy zaprezentować, to gołębek z Kanibala Van Dijka i z Hermana Schillinga. Też czołowo gołębie się dały. Uhodowaliśmy 6 młodych po tamtej parze. 5 przeleciało loty i są do tej pory na gołębniku. Trzeba bez wątpienia stwierdzić, że zaprezentowane ptaki są niesamowite. Bracia Bara mieli dużo szczęścia, że trafili od razu na dobre gołębie, które dały im tyle radości w tak krótkim czasie. Korzystając z okazji, że kręcimy dzisiaj ten film, chciałem serdecznie podziękować panu Stanisławowi Rysumblowi za najlepszy materiał, Pawłowi Lechowi za udzieloną wiedzę, za suplementy. Bo wiadomo, że choćby mając najlepszy materiał, bez wiedzy, bez pomocy, niczego się nie zrobi, niczego się nie uleci. Wojtek Bara ma całkowitą rację. Nawet najlepsze gołębie w rękach nieumiejętnego i leniwego hodowcy nic nie osiągną. Na sukces składa się bowiem bardzo wiele czynników i odrobina szczęścia, którego życzymy naszym rozmówcom w dalszych sezonach lotowych. Montaż i realizacja Studio Filmowe Tornado.